Ludzie zakochani mówią czasem do swoich partnerów czy partnerek: kochanie, ty jesteś dla mnie całym światem. Narcyz powiedziałby to samo o sobie, że jest dla siebie całym światem. Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Rafał Olszak, psycholog kliniczny i psychoterapeuta. W tej audycji porozmawiamy sobie na temat narcyzmu, a konkretnie pomówimy o zaburzeniu, które określane jest jako osobowość narcystyczna. Przypominam, bo mówiłem o tym już w jednej z poprzednich audycji, że mamy do czynienia z taką miarką. Gdybyśmy położyli przed sobą linijkę, to od lewej do prawej, podążając do pewnego stopnia, intensywność określonych cech osobowości jeszcze mieściłaby się w granicach normy. Później mielibyśmy już do czynienia z rysem zaburzenia, czy też stylem zaburzenia określonego. No a już po przekroczeniu pewnych granic mielibyśmy do czynienia z zaburzeniem osobowości, czyli z takim natężeniem pewnego problemu, który pozwala na postawienie tego rodzaju diagnozy. Przy czym rzadko w przyrodzie zdarza się, że osoba, która ma zaburzenie osobowości, cierpi na tylko jedno. Zwykle ono współwystępuje z jeszcze jednym lub dwoma innymi zaburzeniami osobowości. Pomówimy sobie o tym wszystkim bardziej szczegółowo, ale póki co przyjrzyjmy się temu, jak funkcjonuje osoba z, no właśnie, osobowością narcystyczną, a jest to szczególnie istotne z tego względu, że podejście takiego człowieka można by opisać następującym cytatem: mój rozkaz jest twoim życzeniem. Tak, szanowni państwo, osoba narcystyczna ma takie podejście, że ona powinna dyrygować, wskazywać, pokazywać, instruować, a ludzie powinni odgadywać ich pragnienia, jej życzenia spełniać, no właściwie no, być podporządkowanymi tej osobie po to, aby zaspokajać wszelkie jej pragnienia i no, wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom. Jest to kłopot także z tego względu, że no, właściwie dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, bardzo specyficzną. Jest to sytuacja bardzo trudna, zwłaszcza dla mężczyzn, bo o ile w podręcznikach psychologicznych sprzed kilkudziesięcioleci mówiono o tym, że narcyzm dotyczy właściwie głównie mężczyzn, no zresztą określenie narcyzmu jest jakby połączone z tym, z tą postacią z mitologii, z Narcyzem, który to był właśnie takim pięknym młodzieńcem, który zakochał się sam w sobie, co sugeruje, że jakby tutaj mamy do czynienia z problemem dotykających właśnie facetów, no ale w wyniku upadku patriarchatu, narastającej emancypacji kobiet, czy wręcz uprzywilejowania pań, no i po rewolucji seksualnej właściwie te proporcje zaczęły się odwracać i obecnie mamy do czynienia z epidemią, czy wręcz pandemią narcyzmu wśród kobiet, bo właśnie ta kultura tak mocno rozwija pewne cechy osobowości, które no czasem właśnie wchodzą już w tą fazę, że to jest coś, co można by określić jako styl osobowości narcystycznej albo wręcz zaburzenie. No więc panowie miewają przechlapane z przyczyn, które ja jeszcze troszkę później omówię, bo dotyczą tego też niektóre badania. Jedno z nich państwu przytoczę. No dobrze, to teraz spróbujmy przyjrzeć się temu, no właśnie, co charakteryzuje osobowość narcystyczną. Czy trzeba państwu w ogóle przedstawiać tę osobowość, czy jakoś jest to dla was coś zupełnie abstrakcyjnego i nie macie bladego pojęcia o tym, jak ktoś taki funkcjonuje, jak ktoś taki się zachowuje? No podejrzewam, że nie jest to niezbędne. No może to być jakaś gwiazda Instagrama przekonana święcie o swojej niezwykłości. Może to być autor jakiegoś no mega tendencyjnego fanpage'a na Facebooku, na którym publikuje takie właśnie bardzo no, niesprawiedliwe teksty, no, przy których jednak widownia, na przykład panie, pieją z zachwytu, ponieważ no, te teksty są hejterskie w stosunku do mężczyzn i wywyższające panie, no więc taki biały rycerz oczywiście no, zyskuje wielką sławę. Może też to być bezwzględny menadżer w jakiejś korporacji, który zużywa ludzi niczym baterie. Może to być pozbawiona talentu, no ale za to zoperowana od stóp do głów tak, aby prezentowała się jak aktorka z filmów dla dorosłych, jakaś wątpliwa wokalistka lub jakaś inna celebrytka. Może to być
taki sobie sportowiec, no ale za to naprawdę bardzo sprytny i przebiegły celebryta, który no, otacza się wyłącznie tym, co jest z najwyższej półki, no czyli jakimiś najpiękniejszymi samochodami, no i rzecz jasna modelkami o co najmniej 15 lat młodszymi od niego. Także no, narcyzów w naszej kulturze stanowczo nie brakuje, są oni dosyć wyraźni, błyszczą. Między innymi to wynika z tego, że często z osobowością narcystyczną współwystępuje osobowość histrioniczna, która najbardziej kojarzy się z takim gwiazdorstwem, no a czasem też ona współwystępuje z osobowością psychopatyczną, czyli no, z taką antyspołeczną, innymi słowy, no i wówczas są to osoby bezwzględne, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy, omawiając typy osobowości narcystycznej. Osobowość narcystyczna ma skłonność do tego, że wyolbrzymia własne osiągnięcia, które tak naprawdę no, są często bardzo przeciętne albo nawet poniżej przeciętnej, ale sposób ich interpretacji, ich spostrzegania i to, jakie konkretnym rzeczom ze swojego życia osobowość narcystyczna nadaje znaczenie, no, sprawia, że jawią się one jej jako coś niebywałego, coś niezwykłego. No i często też innym ludziom ona sprzedaje te swoje wizje, no, przedstawiając je tak, jakby to były naprawdę niezwykłe dokonania. Jest skłonna też wyolbrzymiać swoje talenty, jakoś bardzo mocno uskuteczniać autopromocję, reklamę własnej osoby. No, taka osobowość narcystyczna, jeżeli miałaby się Państwu pokazać na YouTube, to ona by nie wystąpiła od tak sobie na szarym tle, tylko w tle widzielibyście Państwo jakieś puchary, jakieś medale, jakieś dyplomy. No wszystko, co się da, zostałoby tam wywieszone po to, aby podkreślać no właśnie tymi atrybutami swoją jakoś wyższość, swoją pozycję. No i dałoby się też dostrzec w jej sposobie bycia, w jej mentalności, to mniemanie o tym, że jest się kimś szczególnym i niebywałym. Osoby narcystyczne bywają w pewnym sensie zakochane w samym sobie. Powiadam w pewnym sensie, ponieważ no są, można powiedzieć, są takie jakby dwie zasadnicze, można powiedzieć, kwestie związane z narcyzmem. Niektórzy mają wyolbrzymione poczucie własnej wartości, a niektórzy mają tak zaniżone poczucie własnej wartości, że narcyzm jest dla nich taką strategią kompensacyjną, więc wywyższają się po to, aby samemu we własnych oczach spojrzeć na siebie bardziej przychylnym wzrokiem. O tym też jeszcze sobie pomówimy. W każdym razie można powiedzieć, że osobowość narcystyczna jest rozkochana sama w sobie. No i jeżeli z kimś na przykład rozmawia, to właściwie ten rozmówca nie jest uczestnikiem tej dyskusji, jest raczej widownią dla narcyza, który no roztacza aurę, prowadzi monolog, właściwie występuje jakby na scenie, no właśnie błyszczy, no nie bardzo dając dojść komuś do głosu. Zaznaczam jednak, że takie brzydkie nawyki mogą mieć też osoby, które nie są narcyzami. Niemniej jednak do osobowości narcystycznej zdarza się to nierzadko. No zwłaszcza jeżeli ta cecha jest mocno nasilona, jednak nie popadajmy tu w skrajności, nawet z narcyzem da się jako tako pogadać, dopóki no, nie powiemy czegoś, co jakoś bardzo mu się nie podoba, to wówczas może no, trzasnąć drzwiami, powiedzieć, że my się nie znamy, że terapeuta jest konowałem, albo że terapeuta do niczego się nie nadaje i on musi iść do kogoś, kto ma tytuł profesora i dopiero wtedy zostanie zrozumiany. No bo właśnie narcyzi mają takie poczucie, że będą zrozumiani i odebrani jak należy, właśnie przez osoby równie wybitne jak oni. No nawet jeżeli za specjalnie wybitne te osoby narcystyczne akurat nie są z urządzeniem losu. Osobowość narcystycznie jest bez reszty często pochłonięta marzeniami, fantazjuje, buja w obłokach. Bywa często przez to odbierana jako taka nieobecna, gdzieś jakby wzrokiem wodząca, gdzieś nie wiadomo właściwie dokąd, marzy o wielkiej władzy, o mocy, o niesłychanej urodzie lub o idealnej miłości. Też bardzo często panie o tym marzą. No i oczywiście no, żaden z partnerów nie jest wystarczająco odpowiedni do tego, aby tym kryterium podołać. Narcystyczni mężczyźni raczej nie tyle marzą o romantycznej miłości, co raczej o wyjątkowo atrakcyjnym haremie.
No ale w każdym razie tutaj te fantazje potrafią być na tyle czarujące, że te osoby po prostu uciekają w nie. Z różnych względów niektórzy pochłanianci są nimi dlatego, że myślą, że właśnie to jest ich przyszłość, to się ziści, to jest nieuchronne, to nastąpi, a takie myślenie o przyszłości jest przyjemne, jest fajne, widzą siebie u boku jakichś bardzo szczególnych partnerów, czy w jakichś wyjątkowo atrakcyjnych okolicznościach, no to po prostu sprawia frajdę, to jest przyjemne, więc ludzie w to wchodzą. Później narcyzm powoduje, że ta osoba nagle styka, wraca się do rzeczywistości, jakby schodzi na ziemię, no i wtedy doświadcza często różnych dołów, no ale dopóki te fantazje się toczą, rozgrywają w głowie tej osoby, no to jest całkiem przyjemnie. No, osoby narcystyczne myślą też o sobie w charakterze no właśnie kogoś, kto osiągnie nieprawdopodobne wyniki, no bo myślą, że są szczególni, w pewnym sensie elitarni, no i w związku z tym są zaabsorbowani tymi fantazjowaniem, są przez to często nieobecni, więc to utrudnia z nimi kontakt na dłuższą metę. No ale właściwie tłumaczą to sobie tym, że tak czy siak te rzeczy no to są po prostu kwestią czasu i to prędzej czy później nastąpi, a jeśli się tak przez dłuższy okres czasu nie dzieje, to tylko dlatego, że to jest wynik złej woli innych ludzi, którzy rzucają kłody pod nogi, którzy są zbyt głupi do tego, aby dostrzec czyjeś piękno, czyjąś niebywałość, czy czyjś geniusz, czyjś to znaczy geniusza, to znaczy narcyza, geniusz, no i w istocie jakby no cała wina, cała odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenia przerzucana jest na innych ludzi, co też chroni samoocenę narcyza, która jak wspomniałem może być bardzo krucha albo może być niebywale zaniżona. Osobowość narcystyczna pragnie być podziwiana. Wydaje się jej, że właściwie powinna i że to jest jej obowiązek niemal wymagać od innych no, więcej niż ci ludzie mogą oczekiwać od nich, od narcyza. No bo narcyz ma takie poczucie, że stoi ponad wszystkimi, ponad zasadami moralnymi, ponad prawem. Często stosuje właśnie podwójne standardy, że jego podwładni czy jego ludzie, którzy z nim są, z nim żyją, no, mają się do pewnych reguł stosować. On jednak nie musi ich przestrzegać, no a on ma innych tylko rozliczać, on stoi ponad tym wszystkim, więc jemu wyjątki od tych zasad wolno robić. No jest głęboko przekonany o tym, że ma szczególne uprawnienia, które bynajmniej nie podlegają właśnie jakiejkolwiek racjonalnej krytyce. Jemu dyktować warunków nie wolno, jeśli się próbuje, to on potrafi bardzo wrogo zareagować. No i ciężko mu jest przyjąć do wiadomości to, że miałyby go te kwestie jakoś dotyczyć. W rezultacie narcyzm skłania osobowość narcystyczną skłania do rozgrywania ludzi jak takie pionki na szachownicy. Ponieważ narcyz jest nastawiony eksploatatorsko, to znaczy no, skłonny jest używać, wykorzystywać inne osoby, no i ocenia cudzą wartość przez pryzmat tego, na ile ten człowiek jest narcyzowi jakoś użyteczny, jest dla niego przydatny, może wyświadczać jakieś przysługi, czy zaspokajać jakieś potrzeby. Z chwilą, gdy ta osoba tego robić nie może, przestaje być potrzebna, przestaje być wartościowa. Nieszczęśliwe bywają bardzo dzieci narcyzów, ponieważ no, owszem, jeśli dziecko jest ładne i dziecko jest grzeczne i uzyskuje wysokie wyniki w szkole, no to może liczyć na jakieś zainteresowanie ze strony ojca czy matki. Natomiast jeśli tylko dziecko nie spełnia tych wyśrubowanych standardów, to miłość natychmiast jest odsuwana i dziecko tej miłości wówczas nie dostaje. Tak na marginesie w ogóle trudno jest być w związku, mieć w rodzinie osobę narcystyczną, ponieważ narcyz no właściwie w ogóle nie jest skory angażować się w bliskość, w relacje, więź z krewnymi. On jest po prostu tak mocno zaabsorbowany tym dążeniem do swoich wydumanych jakichś idealistycznych scenariuszy, że właściwie no nie ma go przez większość czasu w domu, bo on nic innego nie robi, jak tylko próbuje się realizować i osiągać te wielkie cele po to, aby no właśnie zdobyć jakiś prestiż i tak dalej i tym podobne. Także można podsumować ten kawałek w taki sposób, że
Właściwie narcyz, no to funkcjonuje jak taki trochę dyrygent. On tutaj steruje otoczeniem, wydaje polecenia. Ludzi traktuje często w sposób wręcz patologiczny. Inne osoby właściwie nie są uważane za ludzi, tylko raczej za jakieś takie trybiki w machinie, a raczej za część takiego wyposażenia egzystencji narcyza. Ludzie są jedynie cenieni przez niego wtedy, jeżeli są mu przydatni, na przykład jako jakiś atrybut właśnie prestiżu, wyjątkowo ładna partnerka, czy wyjątkowo przystojny, czy zamożny partner, z kim można się pokazać, z kim można ładnie wypaść na zdjęciu, które później wrzuca się gdzieś na jakieś serwisy społecznościowe. Czyli to te wszystkie rzeczy mają podbudowywać jakoś wizerunek, ulepszać, uatrakcyjniać image narcyza i do tego te osoby właściwie są wykorzystywane nade wszystko. Także no czasem te wymuskane piękne zdjęcia tych niby szczęśliwych rodzin, czy tych wspaniałych par, to niejednokrotnie od zaplecza okazują się no, czym wręcz strasznym, okrutnym, więc warto o tym pamiętać i nie zachłystywać się często takimi, no, takimi właśnie pozowanymi fotografiami, które tak naprawdę z rzeczywistością mogą nie mieć nic wspólnego. Z tego, co powiedziałem, już to wynika, właściwie między słowami to dało się też wyczytać, czy między wersami, że właściwie narcyz ma taką tendencję do tego, aby być bardzo roszczeniowym. Uważa się po prostu za kogoś tak szczególnego, że domaga się wobec tego specjalnego traktowania, jakichś ulg, przywilejów. No myśli, że jest lepszy od innych, no czasem wręcz ma się za kogoś w rodzaju nadczłowieka, komu wszyscy powinni jakby pokłony robić, no i jakoś ustępować, mu ulegać, nadskakiwać, wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom. Jeśli tego nie robią, to narcyzm potrafi doświadczać bardzo silnej złości. Czasem właśnie z tego powodu taka osoba jest skłonna udać się do psychoterapeuty, ponieważ ma wrażenie, że wszyscy działają temu człowiekowi na nerwy i po prostu to jest nie do zniesienia i co zrobić, żeby ci ludzie wreszcie zaczęli działać jak należy. Czyli narcyz nie przychodzi z własnym problemem, tylko przychodzi z takim zamówieniem, że panie, ja tutaj nie wytrzymuję z tymi ludźmi, co mam zrobić, żeby oni zaczęli wreszcie działać jak należy. Czyli działać jak w zegarku, to znaczy konkretnie tak, jak narcyz tego chce, co często jest niemożliwe, ponieważ narcyz skłonny jest narzucać takie scenariusze i podejmować takie decyzje, czy wdrażać, przepychać jakieś koncepcje, do których kompletnie poszczególni ludzie są nieprzystosowani, niedostosowani, nie mają sobie jak z nimi poradzić, bo te koncepcje są bardzo górnolotne i zupełnie nie uwzględniają czynnika ludzkiego często. Więc jeżeli jakiś menadżer w korporacji przepycha jakieś rozwiązania na siłę, chociaż ludzie w ogóle sobie z tym nie radzą, nie są w stanie temu podołać, no to on oczywiście obwinia przede wszystkim ich, że nie chcą realizować jego wybitnego planu i wszystkiego robić po jego myśli, chociaż doba ma 24 godziny i nie byliby tego w stanie nawet osiągnąć. W relacjach z narcyzem no bywa delikatnie mówiąc dosyć ciężko, jakkolwiek niektórzy się w tych relacjach odnajdują, o czym też Państwu za chwilę opowiem. Natomiast można powiedzieć, że narcyz bywa wręcz głęboko zdziwiony, rozczarowany, ale przede wszystkim tak mocno zaskoczony, jeśli partner czy partnerka narcyza nie wyczytuje pragnień z jego oczu i nie odgaduje jego życzeń. To jest dla narcyza zupełnie obca perspektywa, jakaś nieznajoma. On nie pojmuje, jak to może być, jak to się w ogóle dzieje, że ktoś jakby tak no nie jest w stanie odgadnąć, czego ja potrzebuję i czego ja pragnę. No i wtedy w wyniku tego pojawia się rozczarowanie, zawód. Czasem jest to tak silne odczucie, że ten ktoś jest skłonny nawet rozważać no, zerwanie z daną partnerką czy partnerem albo jakieś niefajne posunięcia, żeby komuś dokuczyć, jakieś manipulacje czy pewne formy przemocy psychicznej po to, aby tego kogoś odpowiednio zorientować, żeby on wreszcie no, zaczął działać jak należy. No i tutaj chyba warto byłoby też powiedzieć w związku z tym, że właściwie ludzie dla narcyza bywają swoistym przedłużeniem jego ego. Są jakimś atrybutem władzy. No, jak się gada z narcyzem, to on w pierwszych słowach jest w stanie stwierdzić, no cześć, cześć, co u ciebie? No ja mam pod sobą 100 ludzi.
To jest taka często rozmowa, jak kogoś spotkacie, kto ma takie cechy nasilone, no to on właściwie będzie wszystko robić, żeby podkreślić swój status, często będzie zmyślał, będzie jakieś historie niestworzone opowiadał, no wszystko po to, aby właśnie jakoś przedstawić się jak najlepiej. No i w rezultacie łatwo domyślić się, że kontakt z narcyzem bywa po prostu nudny i męczący, ponieważ on, jak wspominałem już, no, właściwie ciągle gada o sobie, najczęściej w kółko o tym samym, albo na jedno kopyta wszystko to jest, po to, żeby się przedstawić jak najlepiej. No i można czasem odnieść wrażenie, że co najwyżej to jest się świadkiem jego wywodu, że tu trwa jakiś spektakl, a ty wspaniałomyślnie poddano ci właśnie bilet wstępu do tego teatrzyku i tą szopkę masz obserwować z zapartym tchem i z rozdziawioną buzią, bo jeśli tylko ośmielisz się na niego krzywo spojrzeć, to on jeszcze bardziej gorączkowo będzie ci wciskał te wszystkie kity. Narcyz jest bardzo egocentryczny. Ma się za pępek świata, ale to w skrajnej postaci. Częściej ma jednak wrażenie, że wszystko kręci się wokół niego lub wokół niej. Więc jeśli coś się wydarza, to on zaraz bierze to do siebie. Jeśli ktoś gdzieś jakoś coś skomentuje, to on myśli, że został skrytykowany. Jeżeli padnie jakaś uwaga na jakiś neutralny temat, ale ten temat może jakoś dotyczyć narcyza, to on potrafi to wziąć do siebie i się poczuć właśnie ubodzonym tym. Także no to wszystko też sprawia, że jeżeli ktoś jest tak skupiony na czubku własnego nosa i tak bardzo skoncentrowany na własnych potrzebach, własnych pragnieniach, na własnych fantazjach, bo jak mówiłem, ta wyobraźnia tutaj odgrywa niebywale istotną rolę, no bo większość narcyzów nie ma szansy osiągać tak niebywałych efektów, ale osiąga je w wyobraźni, to znaczy się nimi mami bez końca, właściwie narkotyzuje się, wręcz omamia tymi fantazjami. No więc ktoś taki jest, ma duży problem z empatią, ma duży problem ze współczuciem, nie potrafi się postawić w czyimś położeniu, często w ogóle nie rozumie, że swoim postępowaniem kogoś może skrzywdzić, no na przykład tymi podwójnymi standardami, bywa też wkurzony, że jakoś inni nie uwzględniają jego perspektywy albo nie uwzględniają jej w takim stopniu, jak jego zdaniem powinni, no bo to jest bardzo szczególna, istotna, wyjątkowo ważna perspektywa, więc narcyzowi to się może w głowie nie mieścić, że ktoś jej nie chce przyjąć. No i ostatecznie może być narcyz odbierany jako osoba przewrażliwiona. Znaczy cokolwiek byś jej powiedział, próbujesz udzielić informacji zwrotnej, już nawet nie mówię o jakiejś krytyce, tylko nawet jakaś taka w miarę, jakaś wskazówka, jakaś propozycja, jakiś pomysł, żeby coś zrobił inaczej, to jest często przyjmowane jako najgorszy rodzaj krytyki, jako hejt wręcz, więc ktoś taki jak narcyz jest skłonny zareagować bardzo silnymi emocjami, może tak reagować na krytykę, ale też na nieposłuszeństwo. Jeżeli ktoś w rodzinie ośmieli się zrobić jakoś inaczej niż mąż czy żona narcystyczna właśnie tego oczekuje, no to może być bardzo silna reakcja emocjonalna. Jakbyś dokonał wręcz jakiejś niesubordynacji, czy dokonała wręcz no, jakiejś zdrady, nielojalności skrajnej, chociaż ośmieliłeś się zrobić coś trochę inaczej niż narcyz czy narcystyczna kobieta by sobie tego życzyli. Napomknąłem już o tym, ale tutaj jeszcze dla jasności ten wątek poruszę. Mianowicie narcyzi często konfabulują, to znaczy zmyślają, tworzą jakieś własne mity i legendy, przekręcają fakty tak, aby jakoś ukazywać samych siebie w sposób szczególnie korzystny, atrakcyjny. No, przedstawiają się no, tak, aby no, właśnie wypaść jak najlepiej w oczach innych ludzi. Bardzo lubią tą aprobatę, bezwzględnie i często wymagają. No więc siłą rzeczy odwołują się niejednokrotnie do kłamstw. O tym jeszcze wspomnę przy okazji omawiania typów narcyzmu, bo te kłamstwa mogą mieć różny charakter. No dobrze, i teraz tak, wspomniałem też Państwu o tym, że właśnie mamy taki kłopot polegający na tym, że doszło do epidemii narcyzmu wśród kobiet. No i napomknę tutaj o takim badaniu, które było prowadzone w 1997 roku, między innymi przez BASA, które to badanie dotyczyło zdradzania. Okazuje się, że można by powiedzieć, że są dwie takie zasadnicze sprawy, które pozwalają prognozować i naprawdę ryzyko wówczas zdrady okazuje się bardzo duże. To jest sumienność człowieka
a także fakt, czy ma nasilone właśnie cechy narcystyczne. Jeżeli sumienność jest niska, czyli przestrzeganie pewnych procedur, reguł, jakby postępowania, właśnie wykazywanie się w tym zakresie, troski o pewne poczynione zawczasu postanowienia. Jeżeli sumienność jest niska, a cechy narcystyczne są mocno rozwinięte, to jest to bardzo silny prognostyk tego, że dojdzie do zdrady, do romansu. Albo nawet mniej istotnych jakichś takich rodzajów nielojalności, jak jakieś romantyczne pocałunki, czy jakieś emocjonalne gdzieś tam romansowanie na jakichś czatach, czy innych takich rzeczach, to też można by pod to podciągnąć. No i niestety prawda jest taka, że widać to bardzo szczególnie, zwłaszcza u kobiet. Mężczyzn też to zjawisko dotyczy, czyli jeśli mają niską sumienność i wysoko rozwinięte cechy narcystyczne, to oni też bardziej są skłonni do zdradzania, no ale jednak no, bez porównania bardziej dotyczy ten problem kobiet. A także no, panowie, którzy decydują się na wiązanie z często bardzo takimi uwodzicielskimi paniami, no, mogą mieć przechlapane, ponieważ no, trudno im będzie utrzymać więź z osobą, która jest narcystyczna. Pewnym hamulcem dla zdradzających jest sytuacja, w której partner czy partnerka jest osobą bardzo zamożną. Wtedy no, jest dużo do stracenia, no więc wtedy no, osoba, która rozważa zdradę, może jednak okiełznać rumaki i tego nie zrobić. Nawiasem mówiąc, ja tu mówię o tym, że to panowie mają przechlepane, no ale przecież istnieją też związki homoseksualne dwóch pań, no i wtedy ta kobieta, która no, żyje z kobietą narcystyczną, też tak samo jest narażona na to, że zostanie zdradzona, także no, tutaj nie ma zmiłuj. No i chciałbym teraz jeszcze powiedzieć Państwu o takiej rzeczy, bo czasem z tych opisów, czy psychopatii, czy właśnie narcyzmu, no wynika, że pod pewnymi względami te rzeczy są do siebie podobne. I w przyrodzie faktycznie no, na tyle często narcyzm współwystępuje z psychopatią, że no, to nie jest jakąś rzadkością, że trudno po prostu odróżnić jedno od drugiego. To znaczy w obrębie danej osoby tak naprawdę trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest wynikiem jej narcyzmu, a co jest wynikiem osobowości antyspołecznej. No ale można by tak na poziomie akademickim przyjąć, że takim rozróżnieniem byłoby to, że często, choć nie w każdym rodzaju narcyzmu, ale często jednak w przypadku narcyzmu jest tak, że on nie krzywdzi ludzi z premedytacją. On po prostu jest, narcyz jest tak egocentryczny, tak skupiony na sobie, że ta krzywda innych osób jakoś tak wychodzi mimochodem. Tak, on po prostu nie dostrzega tego, że jego zachowanie, jego postępowanie, jego stosunek do ludzi i to, jak ich traktuje, może kogoś ranić, bo ma ograniczone możliwości w zakresie empatii. Natomiast jeśli chodzi o psychopatę, to psychopata czerpie wręcz pewną przyjemność z tego, że krzywdzi innych. Daje mu tą pewną satysfakcję, podbudowuje go to. No i w tym sensie jest bardziej skłonny no właśnie z premedytacją tego rodzaju działania przeprowadzać. No dobrze, to teraz tak, wspomniałem też o tym, że warto było pogadać o partnerach narcyzów. No, możecie sobie Państwo sami przewidywać, co musi być z daną osobą, że ona skłonna jest na stałe związać się z osobowością narcystyczną. Wcale nie byłoby tutaj błędem stwierdzenie, że prawdopodobnie coś z daną osobą chyba musi być nie tak, no bo tak na zdrowy rozum, kto by wytrzymał z taką osobą narcystyczną? No więc zdarza się, że partnerami narcyzów zostają ludzie, którzy mają osobowość masochistyczną. We współczesnych, obecnie obowiązujących kryteriach diagnostycznych ten rodzaj zaburzenia osobowości nie występuje, ale był proponowany stosunkowo niedawno, dlatego ja pozwolę sobie o nim tutaj powiedzieć. No, osobowość masochistyczna skłonna jest do ofiarności, podporządkowywania się, ulegania, wynoszenia na piedestał partnera. No i ze zrozumiałych względów narcyzowi może to podobać, więc w pewnym okrutnym i osobliwym sensie te dwa rodzaje osobowości są komplementarne, tak trochę się uzupełniają, przy czym nie jest to do końca taki sielankowy obraz, że dwa puzzle się dopasowały i dwie małpołówki pomarańczy, ponieważ narcyzi no, wykorzystują tak długo i na tyle, na ile się da swoich partnerów, a gdy ci przestają być użyteczni, przydatni, no to niejednokrotnie są rzucani w kąt. Udaje się jakby temu zapobiec, kiedy zarówno zaburzenie osobowości narcystycznej no nie jest w jakiejś skrajnej postaci,
albo zaledwie mamy do czynienia z rysem czy stylem osobowości narcystycznej, no i z podobnym natężeniem w przypadku osobowości masochistycznej, wtedy to jeszcze jako tako może działać, no bo jedna osoba właśnie jakby żyje swoim cierpiętnictwem i prowadzi taki męczenniczy tryb życia w związku, a druga osoba po prostu na tym żeruje i z tego korzysta, no przynajmniej dopóki nie znajdzie kogoś, w czyich oczach może jakby błyszczeć bardziej. No masochiści często zresztą godzą się na to, że są zdradzani, że ta druga strona ma romanse, że ta druga strona robi różne rzeczy, więc no jest to scenariusz dosyć tragiczny niejednokrotnie, a w każdym razie obfitujący w rozmaite dramaty. No ale to tak to w przyrodzie niekiedy bywa. Wspomniałem też o tym, że narcyzm może wynikać albo z bardzo niskiego poczucia własnej wartości, albo z wyolbrzymionego. Także zdania są tutaj podzielone, może to trochę zależeć od tego, jak konkretnie objawia się, czym się przejawia, czy jak się manifestuje narcyzm. Nie jest to jednak przesądzone, że zawsze każdy narcyz to ma wyolbrzymione to poczucie własnej wartości. Może być inaczej, może ono być tak bardzo niskie, że on desperacko właśnie stara się wyolbrzymiać swoje osiągnięcia i ukazywać ludziom jako wspaniały, niezwykły i sobie jako ktoś absolutnie szczególny, no po to, aby się samemu ze sobą trochę lepiej poczuć. I to tyle, jeśli chodzi o takie ogólne informacje, a teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o czterech typach narcyzmu. Cztery typy osobowości narcystycznej. Pierwszy to jest taki czysty typ, bardzo rzadko występujący w przyrodzie, czyli no niezmącony innymi zaburzeniami osobowości. Niektórzy mówią nawet, czy sugerują nawet, że to raczej jest taki no jednorożec trochę i że to jest no tak rzadkie zjawisko, że właściwie określanie, tworzenie całej jednostki chorobowej na potrzeby no tak rzadko występującego problemu jest trochę na wyrost. Niektórzy mówią nawet, że to jest takie trochę teoretyzowanie, bo ten czysty typ jest naprawdę tak no, rzadko spotykanym zjawiskiem, że właściwie no, trudno go znaleźć właściwie wręcz. I to mówią nawet bardzo doświadczeni klinicyści i psychiatrzy, którzy mieli do czynienia z takimi osobami po prostu no, niewiele razy. I ten pierwszy typ to jest osobowość narcystyczna określona jako elitarna. Elitarna, czyli taka, która no, uważa się za no, kogoś właśnie z wyższych sfer, domaga się więc przywilejów, bywa też bardzo pasywna, domaga się, by to świat wynosił ją na piedestał i dawał korzyści płynące z takiej pozycji właśnie, właśnie tak wysoko. Szuka bardzo często łatwego życia, ma tendencję do wspinania się po cudzych plecach na szczyt, wyolbrzymia swoje osiągnięcia, które tak naprawdę nic nie znaczą. I chociaż ten opis może wydać się Państwu taki prozaiczny, bo pewnie znacie wiele osób o stylu osobowości narcystycznej, które w podobny sposób funkcjonują, całe zatrzęsienie, to jednak jeśli mielibyśmy mówić o zaburzeniu osobowości, to jest sytuacja już tak hardkorowa, że no, gdybyście zobaczyli taką osobę, a prawdopodobnie nie spotkacie jej, takie mam wrażenie, że może to tak się nie stać, ale jeżeli natkniecie się na kogoś takiego, no to będziecie, trudno wam będzie nawet uwierzyć w to, że ktoś może w taki sposób funkcjonować. Natężenie tych cech i te opisy są no tak mocno przejaskrawione, wyolbrzymione do granic groteski i absurdu, że no nie dacie wiary temu. Będziecie mieli wrażenie, że to może jest jakiś aktor, który się z was zgrywa, no bo faktycznie, no jeżeli mielibyśmy mówić o zaburzeniu, no to jest to już naprawdę sytuacja tutaj hardkorowa. Kolejny typ zaburzenia osobowości narcystycznej to jest typ uwodzicielski. I on występuje często z cechami osobowości histrionicznej, czyli tej gwiazdorskiej, że tak powiem w skrócie i oględnie. Typ uwodzicielski no, lubi zwracać na siebie uwagę, uwodzić, zwodzić, wabić, prowokować seksualnie, nęci tym, co uchodzi za atrakcyjne. No więc kobiety przede wszystkim nęcą swoją urodą, seksapilem oraz biegłością w sztuce Arsamandii, operują, przechodzą różne operacje plastyczne po to, aby podkreślać swoje walory. Natomiast panowie częściej wabią prestiżem, pozycją, no i kasą, krótko mówiąc,
Często odwołują się tu do kłamstw, bywają bardzo elokwentni, wygadani, wyszczekani, wręcz tego rodzaju uwodzicielscy ludzie oczarowują innych. No, ale często też stosują jakieś manipulacje, udają, że są bogatsi niż naprawdę, albo że z lepszej rodziny niż rzeczywistości, albo że ich stan posiadania jest lepszy niż faktycznie. Ci ludzie raczej unikają bliskości, nie chcą jej, to jest niepotrzebne, jakaś fatyga, zamieszanie, to komplikuje pewne sprawy. Raczej dążą do zaspokojenia swoich hedonistycznych żądz. Czasem właśnie w tym celu są skłonni okłamywać na przykład, że są monogamistami, wciskają komuś kit, że szukają tej jedynej swojej drugiej połówki, tej jedynej osoby do związku, ale tak naprawdę to angażują się w kilka równoległych znajomości i w każdym związku mogą wciskać ten sam kit. No bo po prostu narcyz uwodzicielski dokładnie wie, co ludzie chcą usłyszeć, wie, czego ludzie pragną, więc im wciska ten kit, mówi im to, co oni chcą usłyszeć po to, aby osiągnąć swoje cele, bezwzględnie dążąc do tego. Nie jest jego intencją de facto niszczenie czy krzywdzenie ludzi, to krzywda wynika jakby mimochodem z tego wszystkiego. On po prostu ma wrażenie, że jest ponad wszystkim, że mu wolno i że właściwie mu się należy, no więc on robi swoje. Uwodziciele mają też taką tendencję do tego, że żarują na cudzej naiwności, naciągają innych, jakoś wyzyskują, no bo mają takie wrażenie, że jeżeli ktoś jest skłonny dla mnie to zrobić, to dlaczego miałbym mu nie pozwolić? No przecież ja jestem godny, warty tego, żeby ludzie się dla mnie poświęcali, a jeżeli oni chcą się poświęcać, to proszę bardzo, nie ma sprawy, niech to robią. No i dać takiemu narcyzowi palec, a on najchętniej zaraz pociągnie całą rękę. No i napomknąłem już o tym kłamaniu. Właśnie uwodzicielscy narcyzi potrafią wręcz patologicznie kłamać bez mrugnięcia okiem. No i są w tym często bardzo biegli. Kolejny rodzaj narcyzmu to jest osobowość narcystyczna pozbawiona zasad. I ona ma cechy osobowości antyspołecznej, czyli inaczej psychopatycznej, więc wykazuje brak sumienia, nie ma żadnych skrupułów, bywa wręcz niemoralna, arogancka, skłonna do krzywdzenia innych, jest mściwa, czuje z tego względu, że ma wrażenie, że jest lepsza, wręcz pogardę do ludzi, że to są takie małe robaczki, które uprzykrzają jej życie i jeszcze na dodatek trzeba nimi dyrygować, bo sami sobie nie poradzą, więc to jest straszne utrapienie, bycie takim szczególnym i zadawanie się z tym wszystkim, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy są tacy maluczcy, więc osobowość narcystyczna pozbawiona zasad skłonna jest dominować, niszczyć ludzi, ale to też niekoniecznie po to, żeby samo to zniszczenie się dokonało, tylko dla własnych celów i po to, żeby się podbudować, jakby potwierdzić swoją niezwykłość. Natomiast tutaj te cechy antyspołeczne są widoczne i też może się okazać, że taka postać czerpie jakąś satysfakcję z ranienia innych ludzi. I wreszcie czwarty, ostatni typ narcyzmu, typ osobowości narcystycznej, to osobowość kompensacyjna. I ona ma cechy osobowości negatywistycznej, unikającej, których ja tu nie będę opowiadał, bo ten wywód jest już i tak bardzo długi. Natomiast kompensacyjna dlatego, że ona podejmuje właśnie jakieś gorączkowe starania i działania po to, aby zrekompensować swoje bardzo niskie poczucie własnej wartości. Czyli roztacza różne iluzje, przedstawia się jako ktoś lepszy, jako ktoś wspanialszy. No, robi tak, aby inni ją lepiej traktowali, aby mieć uprzywilejowaną pozycję. No, robi to wszystko po to, żeby samemu sobie jakby udowodnić, że jest w porządku, że jest czegoś warta, że jest godna miłości czy uwielbienia. No, im mocniejsze są te dawki tej aprobaty czy zachwytu ze strony innych ludzi, tym ta osoba ma przez chwilę możliwość czucia się ze sobą trochę lepiej przez dłuższy czas lub przynajmniej intensywniej. No a skoro to jest tak uzależniające, to tym bardziej znowu potem osobowość narcystyczna szuka kolejnych okazji do tego, żeby być w centrum uwagi, żeby właśnie wzbudzać zachwyt, bo to jest kolejna dawka tego narkotyku, który pozwala tej osobie mieć wrażenie, że ona jest wartościowa, a nie aż tak niegodziwa, czy właśnie posiadająca tak niską wartość, jak gdzieś w głębi duszy czuje.
I teraz, szanowni państwo, na koniec jeszcze parę słów chcę powiedzieć na temat leczenia, bo zaburzenia osobowości można leczyć, na ile jest to skuteczne i na ile jest to możliwe, to zawsze zależy od konkretnej osoby. Natomiast generalnie można to leczyć, ponieważ osoby narcystyczne mają problemy w interakcjach z ludźmi, doskwiera im bardzo często takie chroniczne znudzenie, no bo ich życie nie jest też takie usłane różami, ludzie nie są aż tak skłonni właśnie ten zachwyt im dawać, czy wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom, na nieszczęście bywają asertywni, co narcyzom jest bardzo nie na rękę. No więc narcyzi mówią, że właśnie takie mają nudne to życie, zwłaszcza, że ono nie koresponduje z tymi fantazjami, wyobrażeniami, marzeniami. No więc często narcyz doświadcza no, tak głębokiego poczucia jakiegoś zawodu czy rozczarowania życiem, które to poczucie no, jest kompletnie na takim poziomie niedostępne normalnej osobie. Normalna osoba może być niezadowolona z tego, jak w danym momencie jej życie wygląda, ale to ma się nijak do tego, jak osobowość narcystyczna to odbiera. Dla niej to jest totalna katastrofa, ponieważ no różnica, ten kontrast między fantazją a tym, jak życie prezentuje się faktycznie, no jest ogromną przepaścią. I ta przepaść to jest jednocześnie miara tego, jak ogromne ktoś przeżywa cierpienie w konfrontacji z prozą życia. Więc narcyzi mają takie poczucie, że ich życie bywa jałowe, bezsensowne, że jest puste, no bo nie są zbyt empatyczni, więc trudno im więzi jakieś zawierać. Przeżywają też no, cierpienie z powodu tego, że są tak bardzo zawistni, tak bardzo zazdrośni. Doświadczają stanów przygnębienia, czy wręcz epizodów depresji z tego względu, że no, ci wszyscy ludzie dookoła są tacy maluczcy, rzucają kłody pod nogi, tak utrudniają. No, nie dostrzegają we mnie tego, kim jestem. Nie widzą, że jestem tym kimś szczególnym geniuszem. No więc właśnie doły się zdarzają. Takie osoby nawet narcystyczne, właściwie zapytane o to, czy mają więzi z jakimiś innymi ludźmi, czy mają jakiś przyjaciół, no to taka osoba może odpowiedzieć, że ona czuje więź z Napoleonem albo z jakąś światowej sławy gwiazdą rocka, czy jakimś wybitnym pisarzem. To są takie odpowiedzi, czyli tam nie ma takich prawdziwych, namacalnych, przyziemnych więzi często, chociaż one się zdarzają, no bo mówiłem państwu o tej miarce, tak, że to natężenie tych objawów może być różne, ale niektóre osoby w skrajnej wersji, no to faktycznie w skrajnej wersji narcyzmu, no nie mają żadnych tak naprawdę przyjaciół. No, oni po prostu mają poczucie, że są zbyt wielcy do tego, aby pochylić się i kumplować, mieszać się z pospólstwem, więc tego nie robią. No i jeśli chodzi o leczenie, no to właśnie tego rodzaju jakby kłopoty, trudności czy dolegliwości są powodem, że ktoś z zaburzeniem narcystycznym się zgłasza do specjalisty. Do specjalisty takiego najczęściej jak psychoterapeuta, bo tutaj możliwości wspierania farmakologiczne przez lekarza psychiatrę są dalece ograniczone. One właściwie sprowadzają się do wyciągania kogoś z doła albo łagodzenia jego nastrojów, jeżeli czasem współwystępują inne dolegliwości. No ale jeśli chodzi o samą problematykę zaburzenia narcystycznego, no to tutaj receptą jest na ten moment jedynie psychoterapia i to szczególnie ważna jest psychoterapia indywidualna, no bo jeżeli wrzucimy narcyzów wszystkich do jednej grupy jakiejś, to jest praktycznie niemożliwe do ogarnięcia, bo oni będą się wzajemnie licytować, kto jest wspanialszy, kto jest bardziej szczególny, więc to jest w sumie nie do zrobienia, więc terapia indywidualna tu jest ze wszechmiar wskazana. No a jeśli miałbym ten wątek podsumować, to ktoś kiedyś stwierdził, że ratunkiem dla narcyza jest, aby zobaczył w sobie człowieka. I mogłoby się to wydawać takie proste, dla większości z państwa zupełnie normalne i oczywiste, ale dla narcyza zobaczenie w sobie człowieka jawi się jako wyzwanie nie do przeskoczenia częstokroć, albo coś, na co on absolutnie nie ma zgody, takiej wewnętrznej, czego nie chce robić, albo coś, co ewentualnie już jest na samym szarym końcu jakiejś listy rzeczy do sprawdzenia, wypróbowania, bo jemu to się w głowie nie mieści, żeby no spojrzeć na siebie jak na kogoś takiego szarego, zwykłego, normalnego ludka, bo no, to jest coś potwornego i przerażającego dla narcyza. Częstokroć to zupełnie jakby z nim nie rezonuje, więc to jest w ogóle perspektywa nie do zaakceptowania częstokroć.
I to tyle z mojej strony, szanowni państwo. Jeśli macie państwo jakieś refleksje, czy doświadczenia z narcyzami, podejrzenia, czy jakieś pytania, no to możecie państwo pisać w sekcji komentarzy. Zapraszam do dyskusji na ten temat. Dziękuję państwu za uwagę i na koniec tradycyjnie dziękuję wszystkim mecenasom, nabywcom moich usług, książek i wspierającym profil na Patronite. Wielkie dzięki. Mówił dla państwa Rafał Olszak, wasz psycholog, swój chłop.